Panowie, do Was pytanie, myślę o Czarku i o Romanie. Ta cała sytuacja, która gdzieś w tej nocy po tym sukcesie, najpierw na podstawie wywiadu Jacka Kurawskiego z TVP razem z selekcjonerem, potem telefon do kanału sportowego i to, co potem się pojawiło także w odpowiedzi tych dziennikarzy. W momencie takiej, powiedziałbym, największej chwały selekcjonera nowego, który uzyskuje awans do Mistrzostw Świata, zaczyna się taka znowu wojna trochę polska, tak, pomiędzy częścią dziennikarzy, a także właśnie selekcjonerem. Jak wy to odbieracie na bazie też swojego wieloletniego doświadczenia? Roman. Nie ma chętnych, widzę. Nie ma chętnych. Nie, wiesz co, Generalnie jest to coś, co zrobiło wrażenie i nie ma co się czarować, że tylko żyliśmy wszyscy super meczem, bo nam się udało i awansowaliśmy i była taka dosyć duża radość. A później taki rewanż ze strony selekcjonera. No ja śledzę te najważniejsze europejskie drużyny i też patrzę, co się dzieje w Hiszpanii. Luis Enrique potrafi naprawdę tam bardzo brutalnie się spinać z dziennikarzami. To też nie jest tak, że to jest jakaś totalna nowość, prawda, w tych relacjach pomiędzy mediami a trenerem. Bardzo często też oczywiście Jose Mourinho, można mnóstwo przykładów takich. Rudi Feller do niemieckiego dziennikarza. Pijesz to swoje tego Weizena i tutaj się mądrzysz. Są jakieś rozgrywki, oczywiście też personalne. Ja myślę, że Michniewicz czuł się w jakiś sposób zaszczuty po tej pierwszej konferencji prasowej, kiedy no naprawdę to tam szczęki opadały, jak to zostało poprowadzone. Moim zdaniem bardzo źle PZPN to zorganizował i tak naprawdę to zamiast jakiejś takiej merytorycznej dyskusji na temat tego, jak to wy, no, jak w ogóle powinno być, odgrzewaliśmy jakieś celebra, tak mi się wydaje. Że ja myślę, że Czesława Michniewicza też zabolała z pewnością ta okładka w Przeglądzie Sportowym. Także w dniu wtedy jego, w dniu wtedy jego największej chwały, bo teraz to był ten wtorek w Chorzowie, tak? No gdzieś na pierwszej stronie największego polskiego dziennika sportowego jednak taki oddźwięk jest inny. Wiesz co, ja zawsze staram się, no proszę. Podzielił Polskę, bo to jakby sugeruje, że on coś zrobił. On został wybrany tak naprawdę w tym momencie, tak? Znaczy wiesz co, ja się zawsze staram jakby spojrzeć na pewnego rodzaju takie trudne sprawy z dwóch stron, zarówno z dziennikarzy, jak i Czesława Michniewicza. I wielokrotnie Tomek Hajto jest tutaj w tym studiu, który też jest atakowany przez różne osoby, często anonimowo na portalach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Wiem doskonale, że to Tomek ma twardą skórę, więc jego to nie dotyczy, ale są dzieci, jest rodzina i tak dalej, i tak dalej. I to zazwyczaj też dotyka te osoby, które są związane z danym człowiekiem, który jest w ten czy inny sposób oceniany, więc no jakby staram się to zrozumieć, natomiast no też pewnie używanie nazwisk wielu, wielu tych dziennikarzy, często bardzo zasłużonych i mających też swoje lata i dokonania. No nie wiem, czy osoba publiczna jednak, z sam szacunkiem do pracy Czesława Michniewicza, powinna wymieniać z imienia i nazwiska jednak ludzi, bo no jednak to stanowisko wydaje mi się, no jest takim, które powinno jednak zachować. No ale to z drugiej strony co? Nie możesz nic powiedzieć, nie możesz się odwinąć, nie możesz jakoś nerwowo... Podałem ci dwa punkty widzenia. Jednej strony, ja nie staję tutaj po stronie ani jednej, ani drugiej, mimo że powinienem stać po stronie dziennikarzy, bo sam ten zawód wykonuję, tak? Dwa punkty widzenia, tak? Ja rozmawiałem, przepraszam, z Czesławem Michniewiczem po tym zdarzeniu świeżo i pytałem się go, czy to były emocje, czy... Czy mówisz po tym wywiadzie już po meczu, tak? Mówisz? Tak, po tych wszystkich wypowiedziach dotyczących dziennikarzy. I on zaprzeczył temu, że powiedział to tylko i wyłącznie w emocjach. Powiedział, że on sobie to po prostu zaplanował i to była jakaś forma rewanżu. On twierdzi, że to w obronie swojej rodziny robił, bo ten przykład i ten argument, który przytoczyłeś, to właśnie mu, wydaje mi się, towarzyszył. Można z tym dyskutować. No, mieliśmy trenera na Wałkę, który był bardzo kulturalny i właściwie no, żadnej konferencji prasowej nie można było wyciągnąć i oczywiście mogliśmy go rozliczać tylko za to, jak gra na boisku i tam wysoki pressing, niski pressing gra w zarówno defensywie, jak i w ofensywie. Mieliśmy kwieciście mówiącego i pięknie wyglądającego bez nadwagi trenera Sousę i bardzo był to elegancki trener i dziękował za każde pytania, a jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. Także ja też bym się w całej tej scysji nie robiłbym z tego jakiegoś wielkiego dramatu. To jest sześć piłki nożnej, tak to bywa. I tak, ale wiesz co, ja też nie chcę, żeby teraz zaczęło się, bo ja mam wrażenie, że coś jest fajnie, jest sukces, żeby zaczęło teraz się wymienianie, teksty, odpowiedzi są, wiesz, no
nie, nie róbmy tego. No jakby idźmy w jedną stronę wszyscy razem, tak? To, co się stało, to już tego nie zmienimy, nie, tylko no, teraz może nie chciał... Nigdy nie ma, myślę, tak, że nigdy nie ma tak, że wszyscy pójdą nie. w tę samą stronę. Czesław Michniewicz u Bogdana Rybanowskiego mówił, że niektórzy siedzieli w szwedzkich koszulkach w czasie tego meczu. Widać, że to w nim tkwi, bo ja widziałem jego reakcję na moje pytanie na Prawdzie Futbolu, gdy rozmawiałem z Czesławem na temat przebiegu tej konferencji i pytania redaktora Jadczaka. Ja nie jestem zastraszeniem dziennikarzy prokuratorom, broń Boże, prawda? I to uważam, że to jest błąd Czesława z tej konferencji. Natomiast on też... Widziałem, jak on zareagował na to, jak jednak czuje się osobiście dotknięty i osobiście uważa to, tak jak Czarek mówi, za atak na jego rodzinę też, prawda? Że to jakby obciąża jego rodzinę nieprawdopodobnie. On to traktuje niesamowicie osobiście. Druga sprawa, zobaczcie, jaka jest reakcja później dziennikarzy. Trochę nie ma refleksji u nich. To, wiesz, że to taki Czarek Kowalski czy ja, którzy rozmawiają z selekcjonerem, to my jesteśmy B dla nich, bo oni dzielą też środowisko na tych lepszych i gorszych, że my jesteśmy ci gorsi, bo rozmawiamy z Michniewiczem. No co to jest za argument w ogóle? To co, ja dziennikarz nie mam prawa rozmawiać z selekcjonerem? Czy on się nazywa Nawałka, Brzęczek, ale Souza? Ja Michniewicz bo by porozmawiał, gdyby zadzwonił do niego każdy z dziennikarzy. Ja nie mam takiego wrażenia. Ale, ale jak ja czytam takie wypowiedzi, że oni są ci lepsi, bo oni nie potrzebują, czytałem mojego kolegę, do którego zadzwonię w tej sprawie, bo to nie jest tak. Nie, panowie, wy też dzielicie to środowisko. Wy jesteście ci lepsi, a my jesteśmy ci gorsi, bo rozmawiamy z selekcjonerem. A od czego jest dziennikarz? Od rozmawiania z ludźmi. Od rozmawiania z ludźmi. Dziennikarz, przede wszystkim powinnością dziennikarza jest rozmawianie z uczestnikami zdarzeń. Ja zawsze miałem taką teorię, że jak wygrywasz, to będzie dobrze, a jak przegrywasz, źle, a tutaj akurat w tym przypadku to nie działa. No, czy wygrywasz, czy przegrywasz, to źle. To jest źle i niestety tak to wygląda. Oczywiście rozżalony Czesław Michniewicz, on też powiedział, że w niektórych domach to żałoba po tych dziennikarskich, po tym, że udało mu się wygrać, bo jakby nie pasuje to do narracji, a on ją w jakiś sposób zburzył. Oczywiście ta porażka przyjdzie pewnie w tej Lidze Narodów, z kimś tam umoczymy bardzo wysoko, być może nawet i za chwilę się ten kocioł zacznie. Natomiast no, jeszcze raz powrócę do tego, co mi przyszło do głowy i myślę, że tego chyba się warto trzymać. To nie jest nic sensacyjnego. Nigdy nie jest tak, że wszyscy ciągną wózek w tę samą stronę. Jakbyśmy dobrze do tego nie podchodzili, Francuzów może, przypomniałem sobie. Domenech, jak był krytykowany, jak Jacquet i w ogóle... No, ale Jacquet, l'équipe, to przecież wojnę z nim prowadziła. Przepraszało później po zdobyciu. Tak, ale jedną rzecz wam powiem. Sytuacja jest trochę inna. Wiecie, co jest? Nie chodzi o wyniki sportowe. Tutaj jest ale poczekajcie. Zupełnie... Wiecie co? Na trudno koniec, jest porównywać te dwa przykłady. My mamy dzisiaj flagi ukraińskie i słusznie, bo Ukraińcy walczą w imię wolnej Europy, prawda, z Rosją. Ale jak weźmiesz flagę polską czy godło polskie, one też ma znaczenie. Też powinniśmy je mieć. Tak? Na koniec, o co gra ta reprezentacja? O to, żeby Polska była na mundialu. Gra o wszystkich dobro, tak? Bo to jest... Słuchajcie, na koniec to jest też dla dzieciaków inspiracja. Ja jako dziecko, dlaczego kocham futbol? Bo mundialami żyłem, tak? Jak była Argentyna czy Hiszpania i zobaczyłem, że Dejna czy Boniek, czy Smolarek, czy Młynarczyk, czy Tomaszewski, to na mnie to działa. Ty myślicie, że ten mundial, na ale który pojedziemy... W kontekście Czesława Michniewicza... To... Mówię w kontekście tego, że na koniec zmierzam do tego, że to jest straszne, że jest wojna polsko-polska aż taka, wiecie? Że to jest... Zobaczcie, my mówimy często w polityce... Ja tego nie chcę po prostu. Że jest w polityce wojna polsko-polska. A zobaczcie, jest wojna polsko-polska, bo awansowaliśmy na mundial. Dobra. Pamiętajmy, nie, 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 nie o to jest wojna. Z Jurkiem Brzeczkiem kończymy. Oblężona twierdza, źle się skończyło.